Witam wszystkich w pierwszej polskiej edycji Hell's Kitchen. Jestem w programie, bo bardzo zależy mi na tym, by dostać pracę u szefa Amaro. By móc pracować z najlepszymi. Jak spoglądacie na siebie? Coś was łączy? Jesteśmy parą. Co to jest? Niewystarczająco dosmażone. Nie, to jest surowe. Chcesz to zjeść? Nie. Twój mąż przygotował, czyli chłop. Ale surowe. Takie gówno zrobiłeś? I dajesz jemu do smażenia, żeby go utopić? Masz nominowanych? Za podjęcie się szefowania w kuchni i niepodołanie zadaniu Łukasz. Twoi koledzy to chyba nienormalnie, że strzelają sobie w kolano, ba, w głowę. Pierdoły p***y. Masz w rękę. Zastanawiam się, co jest gorsze, przerost ambicji czy brak elementarnej wiedzy. W ramach kary czeka was. Jedziemy! Teraz łyżka zupki z truskaweczką. Co dodałeś? Nie pytaj. Troszkę więcej brązowy i wygląda jak mój pies. Serwis. Kto przygotowywał risotto? Ja, szef. Good job. Dziękuję, szef. Panowie, najlepszym z najgorszych był Łukasz. Do końca zachowałeś zimną głowę. Łukasz, to danie już genialnie złożone. Panowie, wygraliście tą konkurencję. Czeka was oczywiście niesamowita nagroda. I o to chodzi! Yeah! To zdrowie. Ha, bomba! Dzisiaj dostaniecie wszyscy czarne bluzy. Od pierwszego dnia czekałem na ten moment. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się dojść tak daleko. Wszyscy do mnie w tej chwili. Kto to robił? Jeszcze. Weź go i wypadł do domu. Będziesz drugą osobą, która odda bluzę dzisiaj. Łukasz, poprowadzisz serwis. Arek, przyspiesz trochę ruchy, jesteś w całkowitej dupie. Arek. Tak? Jeszcze dostanę jeden taki tatar i cię stąd wypierdolę, rozumiesz? Byłeś opoką tego zespołu, ale myślę, że to jeszcze nie jest twój czas. Żeby iść do domu, pokażesz nam, na co cię stać w finale. Dziękuję.